zaznaczyć, że jest to największe święto ekologiczne na świecie, które jest obchodzone od 1970 roku, a tu w Polsce od 90. Natomiast my możemy się szczycić, bo jesteśmy jednym z nielicznych miast, które już po raz 22. I nasza zapowiedź tego święta jest również na stronie Nasza Ziemia Kościerzyna. Także wśród 5 miast, które tak licznie obchodzi to święto, możemy być dumni, a przede wszystkim dumni opiekunowie szkolnych KULOP, którzy tak ładnie przygotowują, i nauczyciele z wszystkich szkół powiatu kościerskiego. Miło nam również gościć na dzisiejszej naszej uroczystości panią Alicję Żurawską, starostę powiatu kościerskiego. Dzisiaj jest troszeczkę zimniej niż wczoraj i jeszcze raz w imieniu powiatu kościerskiego, gdzie jesteśmy, blisko urzędu starostwa i miasta, życzę miłej zabawy. Kultywuję tą tradycję obchodu Dnia Ziemi w Kościerzynie. Ten Dzień Ziemi w Kościerzynie jest obchodzony bardzo uroczyście, tak jak zresztą widać, wszyscy opiekunowie starają się o to, aby i rodzice, aby dzieci pięknie były przebrane. Życzę wam słoneczka koniecznie i żebyście się dobrze dzisiaj bawili. Dziękuję bardzo. O tym święcie, no przede wszystkim zawsze mówię, cieszę się, jak można pozbierać makulaturę, przyjść, porozmawiać. Wszystkie dzieci tutaj się przeglądają, kiwają, są bardzo zadowolone i wszystko, co promuje jakiekolwiek spotkania, promuje ochronę środowiska, promuje to, żeby nam się lepiej żyło, było zielono, jestem jak najbardziej za tym. Dzisiaj w Kościerzynie Dziennik Bałtycki wspólnie z partnerami Nadleśnictwo Kościerzyna, Nadleśnictwo Lipusz, skup surowców pana Kazimierza Borowickiego, a także Centrum Finansowe Dion organizuje akcję pod tytułem Drzewko za makulaturę. Ta akcja doskonale, można powiedzieć, wpisuje się w obchody Dnia Ziemi, które dzisiaj w Ogródku Jordanowskim się odbywają. My ze swojej strony bardzo prosty przekaz ekologiczny dajemy naszym czytelnikom i uczestnikom akcji. Wystarczy pozbierać wokół siebie niepotrzebną makulaturę, niepotrzebny papier, przynieść go dzisiaj do nas, przynieść też kupon z gazety, który jest taką, można powiedzieć, formą właśnie wymiany na drzewko. To drzewko zabrać ze sobą, zasadzić w swoim otoczeniu, w swoim ogródku, może u siebie na działce, a może nawet gdzieś sąsiadowi, który z tego powodu będzie zadowolony. Bardzo prosta, myślę, forma, ale ta forma uczy tego nas, że takie proste zachowania jak zbieranie śmieci, zbieranie papierów i sadzenie drzew jest przejawem naszej troski o środowisko. Po raz 22 obchodzimy Światowy Dzień Ziemi tu w Kościerzynie.
Na świecie od 1970, w Polsce od 90, a natomiast my 22 raz świętujemy pod hasłem Z energią zmieniaj źródła. Jest to przesłanie bardzo ważne, ponieważ zanieczyszczenie powietrza w Kościerzynie jest bardzo duże i myślę, że zmiana źródła energii jest bardzo ważne w tej chwili. Do tego hasła należy również przyłączyć segregację odpadów, jak postępujemy z odpadami, jak również elektrośmieci, gdzie tu w Kościerzynie to bardzo dobrze funkcjonuje. Zespół Szkół Publicznych numer 1 przeprowadza tą akcję zbiórki odpadów elektrycznych, elektronicznych bardzo dobrze. Na dzisiejszym święcie mamy około 48 szkół różnych poziomów nauczania, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, przedszkola, jak również Dziennik Bałtycki włączył się w to święto drzewko za makulaturę. Tutaj ważne podkreślenia jest, że podczas tego Dnia Ziemi jest bardzo duże zaangażowanie Nadleśnictwa Kościerzyna, Nadleśnictwa Lipusz, wszystkie nasze firmy, COSECO, tutaj SITA, bardzo duży wkład, jak również stoiska, które tutaj mamy przygotowane przez Stary Las po raz pierwszy na naszej uroczystości, ale oprócz tego też warsztaty ekologiczne, glina, papier czerpany, no i dużo, dużo innych stoisk. Kochamy naszą ziemię, na której rośniemy i która nas żywi. Nasza ziemia jest piękna i najbliższa, bo nasza, dobre jak oczy matki, kiedy patrzą na nas. Tutaj rośniemy, tutaj budzi nas słońce z rana. Nasza ziemia nas karmi, daje nam złote ziarno, wiosną błękit i kwiaty, latem słodką wiśnię. Więc kochajmy tę ziemię i piaszczystą i czarną, zasypiajmy spokojnie, kiedy gwiazda błyśnie. Uczniowie naszej szkoły chcieli zaprezentować to, co wykonali dotychczas, albowiem pracowali w ramach konkursu Drugie życie elektrośmieci i Drugie życie baterii, więc tutaj wszystkim szkołom z naszego powiatu chcieli zaprezentować swoje prace. Prócz tego dodatkowo dzisiaj jeszcze zajmują się zbiórką zużytych baterii i przedstawiamy tutaj, prezentujemy wystawę ogólnopolską dotyczącą baterii i elektrośmieci w obiektywie. Mamy koło fortuny i chcemy zaprosić wszystkich młodych uczestników dzisiejszych obchodów Światowego Dnia Ziemi, żeby sprawdzili swoją wiedzę z zakresu wiedzy o organizmach, które występują w naszym tutaj środowisku. Jedna bateria od zegarka potrafi skazić 1 m3 gleby. A więc widzimy, że zagrożenie jest wielkie. A więc jeśli my zbieramy ponad 600 kg baterii prawie że rocznie, uważam, że uczniowie naszej szkoły przyczyniają się w znacznym stopniu do tego, żeby to środowisko było bardzo czyste, żeby korzystać mogli z niego też następne pokolenia. Odkąd człowiek został wygnany z raju, nie mógł się uwolnić od myśli o utraconym szczęściu. Postanowił więc stworzyć własny ogród, w którym zagościłby spokój i harmonia. Ponieważ ziemia wydała mu się niewystarczająco piękna, postanowił ją ulepszyć. Pierwszego dnia zaczął wycinać lasy, by zrobić miejsce na swe przyszłe dzieło. Drugiego dnia zaprzęgnął do pracy zwierzęta. Te, które były dzikie, nieprzydatne lub miały smaczne mięso, zaczął zabijać. Trzeciego dnia znudziło mu się mieszkać w szałasie, więc wybudował betonowy blok i nie mógł się przy tym nadziwić, jaki jest genialny. Czwartego dnia poprzycinał ziemię siatką dróg asfaltowych. Odtąd mógł ingerować w każdy zakątek świata. Piątego dnia postanowił uregulować rzeki. Zawsze miłował proste kształty geometryczne oraz symetrię. Ujął je więc w sztywne ramy z betonu. Nie miał przy tym żadnych skrupułów. Pamiętał przecież doskonale słowa Boga. I czyńcie sobie ziemię poddaną. Szóstego dnia jeszcze mu tylko błękitne niebo i zieleń trawy nie pasowały do szarych kolorów ziemi. Jednak rozwiązał tę sprawę, tworząc na niebie ciemne obłoki dymu i pokrywając rośliny warstwą kurzu. Siódmego dnia człowiek postanowił odpocząć. Spojrzał na swe dzieło, betonowy ogród i... Ta bajka nie jest skończona. To, czy nastąpi szczęśliwe zakończenie, zależy tylko od nas. Żyć z przyrodą w zgodzie to wspaniała rzecz. W lesie czy wodzie warto przyjaciół mieć.
Pamiętajmy więc o ziemi, by utrzymać ją żywą, by rośliny mogły rosnąć, woda niech wolno płynie, nieskażona i czysta. To zależy od Ciebie, to dotyczy Ciebie i mnie. Przyrodo nasza, nie gin. Żyć wraz z Tobą chcemy, więc składamy obietnicę, że Ci pomożemy. W ramach zawodu Technik Ochrony Środowiska dostaliśmy w 2014 roku dofinansowanie na projekt Nasze Jezioro, Nasza Sprawa. Nasz projekt nazywa się Jezioro Wieżysko, Nasza Sprawa. W ramach tego projektu uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup sprzętu oraz wszystkich niezbędnych rzeczy do analizy i może tak zwanego nadzoru przyrodniczego nad obiektem Jeziora Wieżysko. Uczniowie naszej szkoły w ramach tego zadania wykonywali sprzątanie okolic Jeziora Wieżysko, badali różnego rodzaju gatunki zwierząt, roślin, także wykonywali analizy fizykochemiczne wody. Świat jest pełen cudu, tu drzewo, a tam ptak. Świat jest pełen cudu, czyż nie zachwyca Cię? Wystarczy tylko trochę chcieć, Ty też postaraj się.